Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. No, bardzo dużo właśnie zastanawiam się, czy możliwość swobodnego kupowania leków jest utrapieniem, czy wręcz przeciwnie, darem, ponieważ no właśnie zdarza się, że pacjenci nadużywają tych leków dostępnych bez recepty i szczególnie w okresie zachorowań, gdzie właśnie panuje grypa, pacjenci często stosują niesteroidowe leki przeciwzapalne czy paracetamol, które no tutaj należy podkreślić i apeluję właśnie do pacjentów, żeby uważnie czytali, zapoznawali się z ulotką dołączoną do leku, ponieważ te leki mają tendencję do wchodzenia w interakcję z wieloma innymi lekami. One bardzo silnie wiążą się z białkami osocza krwi i wypierają z połączeń z tymi białkami inne leki, które są łącznie stosowane. W związku z tym działanie tych leków się nasila. Także absolutnie powinniśmy brać pod uwagę, że niektórych leków nie powinniśmy z nimi łącznie stosować. No i często też tak jest, że przecież ten lek, który mamy, to tak naprawdę jest jego nazwa handlowa. Tymczasem ta substancja czynna. Tak. A komuś się wydaje, no przecież ja kupiłem jedną tabletkę, no ale połączyłem ją z lekiem de facto takim samym, tak, z tą samą substancją. Pacjent jest przeziębiony, idzie do apteki, kupuje kilka preparatów, w skład w których często wchodzi paracetamol. I tym sposobem nieświadomy niczego przyjmuje pod różnymi nazwami handlowymi wiele preparatów paracetamolu, gdzie może dojść do niebezpiecznego uszkodzenia wątroby, które stwarza ryzyko zagrożenia życia. Ale też chciałam tutaj uczulić pacjentów, żeby byli świadomi interakcji leków z pokarmem. To jest naprawdę często bagatelizowany problem. Pacjent przyjmujący na przykład kwas acetylosalicylowy, czyli popularną aspirynę, czy na przykład warfarynę, lek przeciwzakrzepowy, który przyjmie jednocześnie imbir albo na przykład czosnek, no jest potworne niebezpieczeństwo, że u tego pacjenta wystąpi krwotok. Aspiryna, albo nasilenie krwawienia. A zawsze się mówi o przeziębienie, czy tam grypa, no to kanapę, tak, chlebek, tak, z czosnkiem, aspirynka i do łóżka. Tak, dokładnie tak, także to właśnie jest bardzo niebezpieczne i uczulam pacjentów, żeby zapoznawali się z tym, jakie leki przyjmują. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.